Chciałbym poprosić pana Olgierda Łukaszewicza, wybitnego aktora, prezesa zarządu Związku Artystów Scen Polskich, o wręczenie tej właśnie nagrody. Jego inscenizacje zawsze zaskakują. Zarówno oryginalne rozwiązania formalne, jak i uniwersalne przesłania etyczne na długo pozostają w pamięci widza. Prowokują do głębszej refleksji oraz znalezienia w sobie odpowiedzi. W operze U Rex reżyser podjął temat deprawującej siły władzy. W swojej realizacji sięgnął do tradycji teatru totalnego, gdzie panuje idealna równowaga między ruchem, gestem i muzyką. Ekspresja aktorów jest celowo zredukowana, ale technicznie każdy grymas, ruch czy gest są idealnie dopracowane. Nie ma tu przypadkowości. Wszyscy śpiewacy i epizodyczni aktorzy wykonują bezbłędnie swoje zadania. Również scenografia i kostiumy, których jest współtwórcą, są zminimalizowane, a wszystko po to, aby wydobyć najważniejsze przesłanie dramatu. Nominacje do Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury dla najlepszego reżysera zgłosiła Opera Bałtycka w Gdańsku. Szanowni Państwo, nie mogę się powstrzymać od słów wdzięczności dla tych, którzy wymyślili te spotkania w celu propagowania kultury muzycznej w Polsce. Ja pamiętam sprzed 10 lat sytuacji, kiedy przychodziły do mnie artystki zlikwidowanej operetki warszawskiej, pytając, czy naprawdę musimy wyjeżdżać z kraju, czy sztuka pięknego śpiewu nie ma szans rozwoju u nas. Dziękuję ze wzruszeniem. Teatralną Nagrodę Muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii najlepszy reżyser otrzymuje pan Janusz Wiśniewski. Artystów tak wspaniałych jak Karolina Sikora czy Hubert, którzy tu śpiewał nam dwie wspaniałe arie. I się uspokoiłem, że będę pracował z młodymi, wielce utalentowanymi ludźmi, że poznam wspaniały chór, nadzwyczajną orkiestrę, zrozumiem, gdzie te kobiety, które chodzą po powierzchni ziemi, się chowają. W orkiestrze nie okazało się. Więc bardzo. Bardzo to była szczęśliwa praca. Chcę też podziękować Emilowi Wysolskiemu, też mojemu przyjacielowi, który mnie wspierał, nie pozwalał mi robić żadnego widy. Dziękuję też mojej asystentce Magdalenie, która uczyła mnie z cierpliwością do statka tej partytury i kapitule. Dziękuję na koniec i przede wszystkim za to, że mnie reżyserowi, który robi trzecią operę w życiu, taką nagrodę mi dał.